Władze gminy pomagają w organizacji festynu, oczywiście w miarę możliwości finansowo i także służą pomocą. Wójt bardzo też podchodzi z sercem do naszych festynów. Pragnę podkreślić, że to właśnie na terenie gminy Czernica, w wielu miejscowościach, a szczególnie w Dobrzykowicach, powstały wspaniałe sceny do filmu Sami Swoi i Nie Ma Mocy. Do dzisiaj wielu widzów zastanawia się, dlaczego w pierwszej części tej trylogii Samych Swoich głosu panu Hańczy udzielał pan Płotnicki. No to był ten problem właśnie, że Kowalski był no, wymarzony, jedyny, w ogóle on się po to urodził, żeby to zagrać. I on to tak mówił, że to był zupełnie inny tekst, to były zupełnie inne jakby brzmienia od tego, co... czym usiłował mu towarzyszyć przecież wspaniały i znakomity aktor teatralny Hańcza z ogromnym dorobkiem, z pozycją w teatrze. A Kowalski był aktorem mniej znanym w teatrze, nie miał tej pozycji, nie miał... I nagle oni we dwójkę, jak mieli scenę, to wszyscy patrzyli na Pawlaka, na tego, bo ten był prawdziwy, ciekawy, barwny, a Hańcza usiłował robić te akcenty, usiłował mówić tym dialektem, co było szalenie sztuczne, nieprawdziwe i bardzo drażniące i w ogóle rozwalające kino, rozwalające film. Uch ty konosie! Tak się akurat dla filmu złożyło, że Hańcza zachorował i przez ten okres, w którym on leżał w szpitalu, myśmy robili te posynchrony i nie mogłem czekać. W związku z tym, pod tym jakby powodem zagrał, zrobił dźwięk Płotnicki. Z tym, że on mi się bardzo ostro, ponieważ on zobaczył to później. Jak wyszedł ze szpitala, zobaczył ten film. Jemu się to nie podobało. A na co mnie to? No przeprosiłem go, że wie pan, że no nie mogłem czekać, że cały szereg warunków produkcyjnych, pieniądze przede wszystkim czas. I tego on jest zawodowiec, to zrozumiał i ten. Natomiast kiedy kilka lat później, 7 dokładnie, zwróciliśmy się, że nagle tam już był taki napór, że nie można było z tym zwlekać. Zdecydowaliśmy się nakręcić tę drugą część. I wówczas, kiedy zwróciliśmy się do Hańcza, to on powiedział, dobrze, ale nikt mnie nie będzie podkładał. Ktoś ty sam mówił, żeby było jak naprawdę. Bardzo chciałabym podziękować władzom gminy za wspieranie od 2000 roku naszego festynu. Bardzo panu Sylwestrowi, bo dzięki niemu bardzo wiele jakby pozytywów wypłynęło z tego, że organizujemy ten festyn. I producentowi Rutowiczowi, bo on mi pomagali mi ściągać aktorów, pomagali mi w wielu, wielu sprawach. Bardzo dziękuję. I wielu moim mieszkańcom, którzy pomagają dzielnie i wspierają co roku. To jest coroczny czyn społeczny. Nawet ostatnio, kilka lat temu, marszałek odznaczał jakieś swoje tam wyróżnienia takie coroczne. W jakiś sposób tam zauważył mnie i tam coś mi wyróżnienie jakieś przyznał i te wyróżnienia były wręczane, już nie pamiętam, albo w Oleśnicy, albo w Oławie. Nagle na sali patrzę, tam stoję przed tym mikrofonem, tam jakby próbuję się ustosunkować do tej sympatycznej dla mnie decyzji marszałka i nagle widzę na widowni
uśmiechniętą, szeroką w twarz, bójta. I on się tak uśmiechnął, że tak dukałem coś do tego mikrofonu i w tym momencie, kiedy mówiłem o tym, że dziękuję, że bardzo mi było miło, że mnie pan marszałek zauważył. Ale powiedziałem, spojrzawszy na wójta, dziękuję przede wszystkim samym swoim. Dodam, że w następnym roku również będziemy organizować ten festyn. Postaramy się go zorganizować z większym rozmachem. Przygotowaliśmy się do sceny, kiedy Pawlak chodzi po podwórku taki ponury i wymyśla temu pilotowi, który na jego niebo wleciał tam nad tym jego gospodarstwem. To oczywiście trzeba było zdokumentować, to znaczy trzeba było zobaczyć. Oczywiście ja tego nie musiałem, bo to wystarczył, że operator tam był w tym samolocie, ale ja to koniecznie chciałem zobaczyć, bo to było ważne dla mnie, w jakiej proporcji, w jakiej odległości, w jakiej sytuacji, co widać, co mogę zrobić w tym, żeby to było czytelne. I tak więc przyleciał tam ten samolot, a ja nie lubię latać samolotami bardzo. Mam taki dystans do tych podróży samolotów. No ale wsiadłem w ten, tam obok na łące wylądował taka Cessna i wsiadłem w ten samolot i poleciałem nad tę zagrodę i tam przeleciałem się kilka razy i pamiętam, że to było dla mnie. Bo ja pierwszy raz wówczas leciałem w samolociku takim małym i to było takie ogromne na mnie. No w każdym razie bardzo to emocjonalnie przeżyłem ten moment, ale nie żałowałem, bo rzeczywiście ustaliliśmy ważne dla mnie jakby sprawy, które później już robił operator sam, kiedy robiliśmy zdjęcia, ale ustaliliśmy wcześniej to wszystko i reżyseria odbywała się z podwórka za pomocą telefonu.